Takiej pauzy weekendowej w Braunschweigu to ja się nie spodziewałam. Szykując się do wyjścia na miasto, zauważyliśmy, że na parkingu stoi jeszcze jedno autko z firmy, w której pracujemy. Jak się okazało, byli to Ania z Mariuszem i Pesto, których poznaliśmy dosłownie kilka dni wcześniej. Pogadaliśmy chwilę i ustaliliśmy, że zwiedzanie będzie wspólne. Więc zjedliśmy, wyszykowaliśmy się i ruszyliśmy rzeźko w podróż. I tutaj muszę Wam troszkę o nich opowiedzieć, ponieważ im bardziej ich poznawałam, tym podejrzewam, że mój wytrzeszcz stawał się coraz bardziej zauważalny. Ja po prostu kocham słuchać ludzi z historią, którzy przeżyli w swoim życiu sporo. Motywuje mnie to, napędza i uczy. Jest tego tyle, że nie wiem od czego zacząć, więc po prostu chaotycznie zbombarduję Was tym, co przychodzi mi do głowy. Po pierwsze, Ania występowała w programie Discovery Channel Trackerki, ale nie był to byle jaki występ, ponieważ wspólnie z Mariuszem podróżowali wtedy 2 lata po Ameryce i Kanadzie i przejeździli ją wzdłuż i wszerz, mieszkając tam i zwiedzając co tylko mogli. Wspólnie zagrali także w wielu serialach takich jak Lombard, Policjantki, Policjanci, Sprawiedliwi, Pierwsza Miłość i inne tego typu popularne seriale. Wspólnie także mają ogromną pasję fotograficzną. Gdy zobaczyłam ich sprzęt i zdjęcia, które robią, wytrzeszcz postępował w zawrotnym tempie, a gdy Mariusz pokazał, jakie obrazy maluje, to ratunku dla moich paczaczów już nie było. I mogłabym tak wymieniać i podejrzewam, że gdybyśmy mieli więcej czasu, to zatopiłabym się w ich opowieściach bez reszty. Nie mogę też nie wspomnieć o uroczym buldożku francuskim Pesto, który z nimi śmiga. Tuś, jak go pieszczotliwie nazywają, dzielnie towarzyszył nam w wędrówkach, zaskarbiając sobie swoją otwartością uwagę przechodniów. Się rozgadałam, ale może w końcu opowiem Wam coś o miasteczku, no przepraszam. Poznawanie historycznego klimatu Brunszwiku warto rozpocząć od wizyty na Burgplatz. To jedno z miejsc, w którym zaczyna się historia miasta. Plac otoczony jest wieloma interesującymi zabytkami, a w jego centrum stoi pomnik lwa, którego wykonanie zleciło około 1166 roku nie kto inny jak Henryk Lew. Pierwotnie pomnik był pokryty złotem. Zabudowa placu zachowała średniowieczny charakter, wygląda bardzo spójnie, no i jak tu nie użyć tych określeń, zachwyca i imponuje. Ważne muzeum przy Burgplatz mieści się w zamku Dangwarderode. Zamek również jest dziełem Henryka Lwa, powstał w 1175 roku. Stała wystawa muzeum poświęcona jest średniowieczu, składają się na nią przede wszystkim kosztowności rodu Welfów oraz insygnia władzy kościelnej. Oczywiście historyczny plac nie byłby historycznym placem, gdyby nie przynależał do niego żaden kościół. Katedra Świętego Błażeja to kolejne z osiągnięć Henryka Lwa. Fundator spoczywa w jej krypcie wraz ze swoją małżonką Matyldą. W podziemiach katedry pochowano również kilka innych ważnych dla historii postaci, w tym Ottona IV i księciów Welfu. Zwiedzając katedrę, krypty jednak lepiej zostawić na sam koniec. To, co najbardziej wyróżnia świątynię, to olbrzymi brązowy świecznik siedmioramienny oraz późnoromańska polichromia. Ciekawostką jest, że od czasu do czasu w katedrze odbywają się koncerty muzyki organowej. Jeśli chcielibyście wybrać się w Brunszwiku na zakupy, zdecydowanie najlepszym będzie Pałac Książęcy. Wbrew pozorom, swoją garderobą nie handluje tam żadna księżniczka. XIX-wieczny pałac zaadaptowano na galerię handlową. Ciekawostką jest też, że pałac został niemalże doszczętnie zniszczony podczas wojny i w czasie jego rekonstrukcji użyto ponad 600 oryginalnych elementów wyciągniętych z rumowiska. Będąc w okolicy pałacu, ciężko nie zwrócić uwagi na wieńczącą budynek kwadrygę. Nie ma większej w całej Europie. Przedstawia miejską boginię Brunonię prowadzącą Rydwan. Przed pałacem zwrócicie też pewnie uwagę na pomniki 2 jeźdźców. W ten sposób upamiętniono księcia Karla Wilhelma Ferdynanda i jego syna Friedricha Wilhelma. Obaj byli przywódcami wojsk w czasie wojen napoleońskich. Po uczcie kulturalnej, pełnej pięknej architektury, czas na ucztę dla podniebienia. Padło na włoską restaurację tuż przy katedrze, w której zamawialiśmy sobie pyszną pizzę i coś do picia.
Ale, to nie koniec zwiedzania. Trafiliśmy tego dnia na otwarte, spore, kolorowe, wesołe miasteczko, więc wybraliśmy się tam nacieszyć oczy migającymi światełkami i doładować pozytywną energią. I tutaj brawa dla Pitusia, który w tak głośnym miejscu praktycznie nic sobie z tego nie robił. Szedł odważnie do przodu, zwracając uwagę przechodniów, którzy zapominali na chwilę, w jakim są miejscu, skupiając się, by podrapać pieszczocha za uszkiem. Co do takich miejsc, to nie ukrywam, że mało jest atrakcji, na które mam odwagę wejść. Spowodowane jest to niebezpieczną sytuacją, którą kiedyś doświadczyliśmy. Pijany operator jednej z takich maszyn mi, Damianowi i wtedy jeszcze mojemu bratu włączył maszynę, która miała nas obracać wolno, przy której nie siedzieliśmy w żadnych zabezpieczeniach i włączył tą maszynę na pełną moc. To, że z kieszeni powypadały nam telefony, lecąc jak pociski i z trzaskiem uderzając o metal, to jedno, ale cudem, trzymając się nogami i rękoma, utrzymaliśmy się na tej maszynie do zatrzymania. Mówię cudem, ponieważ mdlały już mi ręce i nogi i widziałam wyobraźnią już siebie obijającą się, miażdżoną przez ową maszynę, jak z niej oczywiście wypadnę. Siniaki po morderczym wypadzie były tak rozległe, łzy oczywiście obfite i naprawdę nikomu nie życzę takiej sytuacji. Nie ukrywam, że kusi mnie nieraz na jakąś taką maszynę iść, ale niestety strach jest silniejszy. No cóż, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pieniądze zaoszczędzone są, a i radość jest z gwarnej, radosnej atmosfery i ze światełek, na których punkcie mam fioła. I tak oto minął pierwszy z dwóch dni spędzonych w Braunschweigu wspólnie z Anią, Mariuszem i Pesto. Serdecznie pozdrawiamy.